Witajcie. Latem 2021 roku Turcja musiała zmierzyć się z pożarami lasów na ogromną skalę i ze strasznymi tego konsekwencjami. Wiele krajów odpowiedziało na wezwanie o pomoc i wysłało swoje samoloty i helikoptery strażackie na lotniska Dalaman i Antalya. O ile zasada działania śmigłowca strażackiego nie różni się niczym od działania wiadra z wodą, tyle że większego, to samoloty, które nabierają wodę w locie bezpośrednio do kadłuba, są widowiskiem niesamowitej urody. Po prostu spójrzcie na to. Prawda, że jest to urzekające? Niewiele jest urządzeń o takiej funkcjonalności. Dopiero zyskują utraconą wcześniej popularność. A dlaczego utraconą? Przed I wojną światową liczba tzw. wodno-samolotów stanowiła około 15% wszystkich konstrukcji niepływających, podczas gdy dziś jest to mniej niż 1%. I jest na to pewne wytłumaczenie. W tamtych czasach lotniska, a raczej lądowiska, były bardzo rzadkie, a najlepszym pomysłem na niedostępne rejony były amfibie, które mogły lądować na płaskiej powierzchni wody zamiast na nierównej i trudnej ziemi. Lotnictwo wodne odegrało ważną rolę w rozwoju linii lotniczych w Azji, Afryce, Ameryce Południowej, Oceanii i podczas wszelkiego rodzaju badań geograficznych. Legendarne loty transatlantyckie i dookoła świata z lat 30. były możliwe właśnie dzięki wodno-samolotom. Do gwiazd tamtych lat należy amerykańska dwupłatowa amfibia z miejscem dla dwóch osób, Lenning OA-1, zbudowana dla armii amerykańskiej. Samolot był dwumiejscowym dwupłatowcem ważącym 2,5 tony z jednopłetwowym podwoziem i pływakami stabilizującymi pod dolnymi końcówkami skrzydeł. Dla korzystania z lotnisk samolot został wyposażony w podwozie z kołami, a także tylną nartę jako wspornik. Co ciekawe, przy pomocy specjalnego sprzętu samolot ten mógł startować z okrętów wojennych. Być może najbardziej spektakularną łodzią latającą, jaką kiedykolwiek zbudowano, był gigantyczny Dronir Do X, zbudowany w Niemczech w 1929 roku. Całkowita długość tej maszyny wynosiła 40 metrów i 5 cm, przy średniej szerokości kadłuba 3,5 metra i maksymalnej masie startowej 61 ton. Jako napęd latającej łodzi służyło aż 12 chłodzonych powietrzem silników gwiazdowych Siemens Jupiter, które rozwijały maksymalną moc 525 koni mechanicznych każdy. Silniki ustawione były w tandemie w 6 gondolach. W zależności od długości trasy w kabinie mogło wygodnie pomieścić się nawet do 100 osób. Tymczasem wracamy do naszych czasów, gdzie nie wszyscy wiedzą, że regularne pożary lasów tajgi na Syberii i daleko wschodniej Rosji są realnym zagrożeniem dla klimatu na całym świecie. W ciągu zaledwie 21 lat spaliło się 18 milionów hektarów lasu, co jest porównywalne z obszarem całej Białorusi. Lato 2022 roku jest takie samo, tajga stoi w płomieniach, a razem z nią osady ludności. Katastrofalna sytuacja trwa od ponad 30 lat i staje się jasne, że kraj taki jak Federacja Rosyjska pilnie potrzebuje potężnych samolotów przeciwpożarowych. Projekt hydroplanu przeciwpożarowego BE-200 pojawił się w 1990 roku i na kilka lat pokrył się kurzem z powodu braku pieniędzy w Rosji, a swój pierwszy roboczy lot wykonał już w 2003 roku. Kokpit nie wygląda jak zwykły cywilny samolot. Piloci nie siedzą za sterami, ale za drążkami sterowymi, niczym w myśliwcu. Hydroplan odrzutowy BE-200 Alter ma możliwość startu i lądowania zarówno na lądzie, jak i w wodzie. Na pokładzie jest nawet prawdziwa kotwica. Napęd stanowią dwa dwuobwodowe silniki turboodrzutowe opracowane przez ukraińskie biuro projektowe Progress. Ale od lutego 2018 roku z powodu zakazu dostaw ukraińskich jednostek napędowych Rosjanie zmuszeni są szukać zamiennika. Do wylądowania na ziemi wystarczy betonowy pas o długości 1,8 km, a na wodzie akwen o długości 2,5 km. Dodatkowo samolotowi nie są straszne fale o wysokości nawet do 130 cm. Silniki i kompresory znajdują się nad podstawami skrzydeł, aby chronić je przed przypadkowym zalaniem wodą. Jest w stanie unieść 12 ton wody w 8 zbiornikach znajdujących się pod podłogą ładowni i osiągnąć prędkość 150-190 km na godzinę w trybie szybowcowym. W ładowni znajduje się również 1,5-tonowy zbiornik z koncentratem przeciwpożarowym. Maksymalna masa startowa samolotu po pobraniu wody w trybie szybowcowym wynosi 43 tony.
Maksymalna prędkość to 700 km na godzinę, choć przy takiej prędkości jest mało prawdopodobne, żeby cokolwiek ugasić. Czas zrzutu wody na miejsce pożaru wynosi 1 sekundę przy prędkości około 250 km na godzinę. W tym samolocie system zrzutu wody robi prawdziwe wrażenie. Obejmuje dwie grupy zbiorników wodnych, z której każda składa się z prawego i lewego, a cały system jest podzielony na dwie sekcje podłużnymi przegrodami. Każda sekcja wyposażona jest w klapę do odprowadzania wody oraz rurę spustową, łączącą zbiornik z atmosferą. Aby dokonać precyzyjnego zrzutu wody, piloci muszą posiadać umiejętności, między innymi brać pod uwagę wiatr oraz tym podobne warunki. Nie ma tutaj automatyzacji. Dlaczego te super samoloty nie ratują przyrody i ludzi na całym świecie? Federacja Rosyjska używa tylko 12 modeli przeciwpożarowych B-200 na wszystkie swoje rozległe obszary, ale wszyscy wiemy, że ten kraj ma zupełnie inne priorytety. Terytorium USA również regularnie trawią niszczycielskie pożary. Zobaczcie, jakie pomysłowe rozwiązanie wymyślili amerykańscy inżynierowie. Można pomyśleć, że jest to silnik odrzutowy, ale w rzeczywistości jest to modułowy przeciwpożarowy system pokładowy na okresy dużej aktywności pożarów. W ostatniej dekadzie nie ma wystarczającej liczby tankowców powietrznych, aby zaspokoić potrzeby, więc na pomoc przychodzą systemy gaśnicze, które są instalowane w transportowcach wojskowych w ciągu zaledwie 2 godzin. Systemy są rozmieszczone w całych Stanach Zjednoczonych z oczekiwaniem, że samolotowi, biorąc pod uwagę instalację systemu, zajmie kilka godzin, aby dotrzeć na miejsce zdarzenia. Wkraczając do strefy pożarowej, Hercules steruje specjalnym samolotem, który za pomocą dymu daje sygnał, gdzie zrzucić inhibitor ognia i pokazuje, jak bezpiecznie opuścić strefę. W ciągu 5 sekund Lockheed C-130 zrzuca 11 tysięcy litrów mieszanki, a następnie ląduje w najbliższej bazie, gdzie w 12 minut zbiornik jest napełniany do następnego wylotu. Od 2009 roku chińska korporacja AVIC rozpoczęła pracę nad swoim wielozadaniowym samolotem amfibijnym AG-600 Jiaolong, czyli wodnym smokiem. W 2020 roku przeprowadzono testy na Morzu Żółtym u wybrzeżu miasta Qingdao. W trybie szybowcowym był w stanie zebrać 12 ton wody z akwenu w ciągu 20 sekund. Samolot AG-600 ma długość 39,3 metra, rozpiętość skrzydeł 39 metrów i deklarowaną maksymalną masę startową 53,5 tony, a według wielu chińskich źródeł do 60 ton, co według chińskich mediów czyni go największym współczesnym wodno-samolotem na świecie. Wodno-samolot z napędem śmigłowym ma długość 36,9 metra, rozpiętość skrzydeł 38,8 metra, podobnie jak Boeing 737 i może latać przez 12 godzin z maksymalną prędkością 500 km na godzinę. Inny kraj azjatycki twierdzi, że wypełnia pustą niszę. Japonia od dawna oferuje światu swoje US-2. Jest to kontynuacja przestarzałego projektu US-1 i do niedawna był największą amfibią na świecie, aż do pojawienia się chińskiego projektu. Jednak AG-600 nie jest jeszcze oficjalnie w służbie, podczas gdy 31 samolotów US-2 służy w japońskiej marynarce wojennej. Samolot ten wykazał się niezwykle krótkim czasem startu i lądowania podczas lotów testowych. Chociaż US-2 wygląda jak klasyczne łodzie latające, jest to bardzo nowoczesna jednostka. I nie jest to zaskakujące, bo w pracę zaangażowane były legendarne japońskie korporacje, takie jak Fuji czy Mitsubishi. Posiada też szklany kokpit, cyfrowy system sterowania lotem i 4 turbośmigłowe silniki Rolls-Royce o mocy 4600 koni mechanicznych każdy. W konfiguracji przeciwpożarowej może zrzucić imponujące 15 ton wody. Dla wyspiarskiej Japonii US-2 jest bardzo ważny, ponieważ zapewnia elastyczność w sytuacjach awaryjnych, a także w operacjach poszukiwawczo-ratowniczych. Jedyną jego wadą jest to, że w oczach Japończyków ten samolot jest bardzo kosztowny. 6. model zamówiony w 2013 roku kosztował 156 milionów dolarów. Ale tylko biorąc pod uwagę to, że rosyjski BE-200 Alter kosztuje 2 razy więcej i to bez silników Rolls-Royce'a oraz technologii kosmosu w kokpicie. Międzynarodowy rynek samolotów amfibii nie jest duży, dlatego pojawienie się każdego nowego gracza przyciąga uwagę. Kolejnym pretendentem do dużych i masywnych kontraktów jest kanadyjska firma Viking Air Ltd. Oferuje klientom wielozadaniową amfibię latającą CL-515, a starania w tym kierunku przyniosły pierwsze rezultaty.
W rzeczywistości maszyna ta jest dogłębnie zmodernizowaną wcześniejszą wersją samolotu CL-415 firmy Bombardier. Jednak projekt modernizacji nie został opracowany przez twórców oryginalnego samolotu, ale przez zupełnie inną firmę. Samolot CL-515 jest uznawany za wielozadaniową platformę zdolną do przenoszenia różnego wyposażenia do zadań specjalnych. Przede wszystkim opracowano modyfikację przeciwpożarową ze zbiornikami na wodę na pokładzie. Powstaną również amfibie transportowo-pasażerskie, patrolowe, sanitarne i inne. Tak jak wcześniej, zastosowane zostaną silniki turbośmigłowe Pratt & Whitney Canada o mocy 2380 koni mechanicznych każdy. Ze względu na pewne innowacje planowane jest zwiększenie efektywności paliwowej o 12-15%. W szczególności rozważana jest możliwość wykorzystania biopaliw. Kompleks pokładowego sprzętu elektronicznego otrzymał pełne odświeżenie, w wyniku czego CL-515 otrzymał wielofunkcyjne wyświetlacze ciekłokrystaliczne, sprzęt przezroczystego kokpitu, a także najnowsze systemy pilotażowe i nawigacyjne. Viking Air reklamuje CL-515 w konfiguracji przeciwpożarowej jako najwydajniejszy samolot w swojej klasie na świecie. W ciągu jednego dnia taki samolot będzie mógł zebrać, przewieźć i zrzucić do 690 ton wody, co obniża jednostkowy koszt jej transportu do rekordowo niskich wartości. Viking Air aktywnie promuje swoje produkty na rynku międzynarodowym i niedawno ogłosił pierwszy realny wynik w tej dziedzinie. Pierwszym klientem stała się Indonezja. Umowa przewiduje dostawę 6 nowych amfibii latających oraz pełną modernizację jednego starego modelu. To wszystko na dziś. Jeśli ten film okazał się interesujący, zostawcie lajka, a także komentarz pod spodem i do zobaczenia wkrótce.